Dzień dobry, chodźcie, bo zimno. Dzień dobry. Niestety nasz operator oraz sprzątaczka dzisiaj za nie mogli, dlatego nie zobaczycie mnie pięknie oprowadzającej was w kadrze, tak samo jak nie będzie zbytnio pięknie wysprzątane. Więc zapraszam was na mały tour, tak jak jest. I oczywiście, tak jak w większości domów to bywa, zaczniemy od przedpokoju, zwanego też wiatrołapem, gdzie, jak same widzicie, nie jest zbyt przestronnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile to ma metrów kwadratowych, ale podejrzewam, że no, takie mocne półtora. Transporter dla kotka, bo niestety kotek w dalszym ciągu jest chory i do końca życia będzie chory, bo to jest nieuleczalna choroba. Tak, to rzeczony kotek. Na szczęście kotek się dzisiaj czuje troszkę lepiej, chociaż bez szału. Jak widzicie, też jeszcze u nas święta i pewnie będą do marca. Bo i tak jest ciemno, i tak jest ponuro, i tak jest paskudnie, to już chociaż nie zostaną te lampki. Bo w sumie czemu nie? Tak samo na kominku. Chociaż właściwie to nie jest taka, wiecie, świąteczna stricte dekoracja. Dobra, okej, okay, dobra, teraz spojrzałam się na tą poduszkę. Okej, okay, poduszka jest świąteczna i prawdopodobnie wyjedzie, jak tylko znajdę inną poduszkę na ten fotel, bo poprzednia poduszka, która tutaj była, już tutaj nie wróci, bo jest na fotelu, później wam pokażę, na fotelu na górze u Tomasza w gabinecie, w którym ja zresztą też pracuję. Cześć, kocie. I chyba już tam zostanie, bo najpierw była wojna o to, żeby ona tam nie leżała, a teraz jakoś nikt nie chce się jej pozbyć, więc no, poduszka chyba już tam znalazła swój dom, więc ja muszę znaleźć nową poduszkę. A to wcale nie jest takie proste, bo znalezienie poduszki albo poszewki 40 na 60 bodajże, wyglądającej jakoś w miarę sensownie i z w miarę sensownego materiału, która się po dwóch praniach nie rozwali, wcale nie jest takie proste. A i która przy okazji nie kosztuje 500 zł, jak w niektórych sklepach, na przykład na L, gdzie są piękne poszewki, ale niestety ceny są zaporowe. Tutaj też mamy jeszcze trochę świątecznych dekoracji, ale jest dopiero początek lutego. O, kocie, jaki skok. Wow. A ja się potknę o własne nogi. Jednak ten operator, widzicie, chyba się przydaje. Powiem wam, że cała idea tego realistycznego piątku jest taka, żeby pokazywać mieszkanie realistycznie, ale ja rozumiem, jak wy mi piszecie, że u nas jest strasznie czysto i rzeczywiście ja dzisiaj rano wstałam i myślałam, że o Jezu, dzisiaj to będzie pierdolnik, dzisiaj to im pokażę, ale teraz tak jak idę, to nie ma jakiegoś strasznego brudu, znaczy inaczej, nie ma bałaganu, bo brud to jest, natomiast brud ciężej jest objąć kamerą z tego względu, że no, nie mamy jakiejś super ekstra filmowej kamery. I ja też nie mam jakichś niesamowitych zdolności operatorskich, więc ujęcie tutaj tych kłębów kurzu i kłębów kłaków, które latają, wcale nie jest takim zadaniem prostym. O, tutaj coś leży takiego dużego, może będzie widać. No, więc takich rzeczy tutaj bardzo dużo lata. I powiem wam, że to nie jest tak, że lata, bo my nie sprzątamy. No nie, to było wczoraj odkurzane. Wszystko, wiecie, tak gruntownie. I na dodatek jeszcze dzisiaj rano chodził nasz robot sprzątający, bez którego ja sobie w ogóle życia nie wyobrażam. No ale tutaj proszę, też jakieś igiełki, dziwne rzeczy naniesione przez tego oto kotka. Który to kotek może jest chory? Oj, no właśnie, tak kiepsko mu łapki niestety ostatnio działają.
Kotek może jest chory, ale za to wychodzi bardzo dziarsko i nanosi. O, tutaj coś widzę. No, zasłony przy pieskach, wiadomo, pieskach, kotkach. Jak to wyczyścić? Niech ktoś mi powie, tylko nie, proszę, nie mówcie mi, żeby zrezygnować z zasłon, ale to są te welurowe zasłony z Ikei i ja ich nie chcę, wiecie, prać co miesiąc, bo po prostu ten materiał będzie po kilku takich praniach jak sitko do mąki. A z drugiej strony odkurzanie tego odkurzaczem absolutnie nie wchodzi w grę, bo nie zdaję egzaminu przy takich długich kłakach, więc jedynie pranie i to jakieś z takim porządnym odwirowaniem, co też tutaj kiepsko zdaję egzamin, bo tych tkanin nie można wirować. Teraz jak siebie słucham, to myślę, że rzeczywiście może powinniśmy zrezygnować z tych zasłon, no albo z psa. Ewentualnie może grzywacz chiński, nie śliniaku? No, grzywacz chiński byłby w sam raz. O, tutaj jest pierdolnik. Słuchajcie, tutaj to naprawdę jest pierdolnik, na tym stole jest wszystko, a przede wszystkim jest miejsce dla kota, bo tak jak mówiłam, kot teraz jest number one w domu, jako że ma kryzys nerkowy, więc kot nie dość, że jest pod ręką, to jeszcze kotu do tej budy są podstawiane różne rzeczy, różne spakołyki i to wszystko stoi na stole, więc wiecie, ktoś może się załamać, że kocie żarcie na stole. No dramat. I jeszcze kocie strzykawki, bo kota jeszcze trzeba niestety dokarmiać. Tak, bo niestety nie je tyle, ile trzeba. I tutaj to wszystko, to są kocie leki. Naprawdę, kot bierze leki chyba z 10 razy dziennie, jak jakiś 80-letni staruszek, taki naprawdę schorowany. Więc to wszystko jest na stole. Po pierwsze dlatego, że jest lepszy dostęp, po drugie dlatego, że ze stołu łatwo się ściera, a po trzecie dlatego, że nie może być gdziekolwiek indziej, bo zaraz piesek by dokonał konsumpcji tego wszystkiego, bo piesek bardzo by chciał jeść z tej strzykawki. Tak, kocie? Tak. Pies by ci wszystko zjadł. No i nasza cudowna kuchnia. Szafki, które jakoś się trzymają, szafki pomalowane farbami kredowymi i zalakierowane. Nie jest najgorzej, one były malowane, nie wiem czy pamiętacie, w lipcu zeszłego roku. Testowo, bo ta kuchnia i tak ma być wymieniana, więc stwierdziłam, że nawet jeśli 2 lata powiszą, to i tak będzie super. Nie jest najgorzej. Myślałam naprawdę, że będzie gorzej, natomiast myślę, że powinnam położyć jeszcze jedną warstwę lakieru i zdecydowanie powinnam je lepiej, bo widzicie, tutaj są takie delikatne przecierki w miejscach, gdzie się bardziej używa. Zdecydowanie powinnam je lepiej przeszlifować, bo ja je, wiecie, tylko zmatowiłam. A teraz sobie myślę, że powinnam je naprawdę przeciągnąć szlifierką. No ale już mi się, szczerze mówiąc, nie chciało. A nie o to też chodziło, żeby ta kuchnia wyglądała na brand new i totalnie plastikową. Więc i tak jestem zadowolona, bo w porównaniu z tym, co było, to i tak jest super i tak jest tutaj zdecydowanie lepiej pod kątem tego, że jest mniej tych bodźców wzrokowych, bo jednak to drewno sosnowe z tymi sękami i z tymi nierównościami kolorystycznymi plus te płytki, które też nie są jednolite kolorystycznie i te płytki na dole, które też nie mają jednolitej kolorystyki, w dodatku wszystko w podobnym odcieniu, ale ciepłym, to dramat niestety. Już pomijając to, że ta kuchnia jest ciemna, my jeszcze na zewnątrz mamy zadeszenie tarasu, więc szału nie było, jeśli chodzi o komfort taki wizualny, optyczny korzystania z tej kuchni. Szafa, jak widzicie, wróciła w końcu na swoje miejsce po wyrzuceniu choinki.
ręczniki po mojej siłowni. Ja obiecuję sobie za każdym razem, że będę wrzucać ręczniki do prania, a później je wieszam na krześle i tak wiszą przez tydzień, dopóki sobie nie przypomnę, że nie mam ręczników na siłownię. No i nasza sypialnia, która ostatnio też na TikToku wzbudziła jakieś skrajne emocje. Oczywiście jedni mówili, że nie można tutaj spać absolutnie, a drudzy mówili, że to jest absolutnie burżuazyjnie wielka sypialnia. I jeszcze oczywiście była trzecia grupa, która twierdziła, że powinnam stąd wywalić szafę i chodzić nago. No bo mniej więcej tak to wygląda, bo jeśli nie miałabym tutaj szafy, no to nie mogłabym mieć ubrań, więc... Niestety to jest taka... To jest taki konsensus, na który musieliśmy pójść. Dużo osób też się pyta, jak ta szafa się otwiera. Ta szafa po prostu ma drzwi. Zobaczcie. O, teraz coś się przyblokowało. Przesuwne. Nie jest to idealne rozwiązanie. Umówmy się. Ja wolałabym mieć sypialnię, w której po prostu mam łóżko i komodę na jakieś rzeczy pościelowe. Pościel, ewentualnie ręczniki, piżamy i tak dalej, no ale jest jak jest, nie można narzekać. Jedyne, co jest wkurzające, to wchodzenie na łóżko oczywiście, bo do najprzyjemniejszych to nie należy, szczególnie, że ja śpię po tej stronie, Tomasz śpi po tej stronie i Tomasz chodzi spać pierwszy, więc jak ja się ładuję na łóżko o godzinie 2 w nocy, no to on się od razu budzi. No ale cóż, z drugiej strony to przecież on by mógł się ze mną zamienić. Ja rano, jak on wstaje wcześniej, to ja się nie obudzę, bo mnie wybuch bomby atomowej naprawdę nie obudziłby na pewno. Ani zresztą żadnej innej, ani też nic innego. I nasza dolna łazienka, która również wzbudza dużo emocji. Ja w ogóle jestem zadziwiona i zadziwia mnie to, jak wiele emocji w ludziach wzbudzają wnętrza innych ludzi i tak de facto w ogóle życia innych ludzi, bo ja to tam mogę się zainspirować albo mogę napisać, że okej, ale ja być może zrobiłabym to inaczej, ale ja jakoś nie wdaję się w takie super, wiecie, emocjonalne dyskusje i jakieś awantury. No więc tak, można się czepiać. No jest tego dużo, ale przypominam, że nas tutaj jest czwórka, z czego trzy osoby to są dorosłe baby. Więc wiecie, no i każda ma swój set kosmetyków, bo tak niestety wyszło, że każdy z nas ma inny typ cery, absolutnie. No i w związku z tym musi mieć zestaw kosmetyków całkiem inny. A że jeszcze wszyscy lubimy kosmetyki, no to sprawa przedstawia się właśnie tak. Dokładnie właśnie tak. Tutaj te szafki to nie do końca są kosmetyki w całości. Tutaj są jakieś, wiecie, kosmetyczki, chemia gospodarcza. Też nie jest to idealne rozwiązanie, no ale jak widzicie, to nie jest wcale duży dom. Tutaj też część kosmetyków to są kosmetyki pieska. Bo nasz piesek jest gwiazdorem, więc no musi wyglądać pięknie, więc ma pasty do zębów, szampony, odżywki do włosów. Słuchajcie, no nie ma lekko. Niestety nie ma lekko. Okej, i może... I to tyle właściwie parteru. Więc może jeszcze wyjdziemy na taras, a tak kocie, cieszę się, że jesteś głodny, za chwilę dostaniesz. A może jeszcze pokażę wam, jak wygląda taras, bo tam to naprawdę dziada z babą brak. Jakby co, to my tutaj nie głodzimy wcale stworzonek, tylko one po prostu chcą czwarte śniadanie. A na tarasie, jak widzicie, jest wszystko i jest... typowa dla polskich warunków mieszkaniowych zimowa lodówka. Niektórzy mają na tarasie, niektórzy mają na balkonie, niektórzy tak jak ja przez bardzo długi czas w mieszkaniu w Warszawie
na parapecie, bo nie było balkonu i też się sprawdzało, chociaż był ten taki dreszcz lęku, czy komuś na przykład pasztet na głowę nie spadnie. Ciekawa jestem, czy kiedyś ktoś dostał w głowę latającym pasztetem albo jakimś garnkiem bigosu, chociaż pewnie to raczej byłoby dosyć definitywne doświadczenie. No i słuchajcie, miało dzisiaj padać, miał padać śnieg i póki co chyba się nie zanosi. A ja bym szczerze mówiąc wolała, żeby coś się zaczęło z tą pogodą psuć. Z jednego prostego względu, bo ja nie musiałabym nic robić na zewnątrz, a tak będę musiała, wiecie, z czystej przyzwoitości sprzątnąć troszeczkę na tym stole. No na zewnątrz, do ogrodu, stricte do ogrodu chyba nie wyjdę, bo jednak jest za mokro, natomiast no, pozostają takie delikatne, wiecie, wyrzuty sumienia, że to już trzeba zacząć coś robić. Już powoli zaczyna mijać termin, kiedy u nas można spokojnie wyściółkować kompostem, bo już potem wszystko będzie rosło i po prostu ściółkując się część tych rzeczy poniszczy. No dobrze, może jeszcze coś spadnie i pozbawi mnie tych wyrzutów. Tak, śliniaku? No właśnie. Słuchajcie, to jest drugi filmik testowy. Dajcie znać, czy ten mikrofon jest lepszy i czy to, czy ten obiektyw jest przede wszystkim lepszy, bo wcześniej to ja po prostu wzięłam GoPro z jakimś obiektywem super, ultra szerokokątnym, który został założony głównie dlatego, żeby filmować zjazdy ze stoków na snowboardzie. I tak sobie spontanicznie nagrałam. O, kotek. Myślę, że ten będzie lepszy. Niestety lustrzankę mamy, ale lustrzanka to jest rocznik jakiś mocny 2007. I szczerze to jakość filmów, no delikatnie rzecz biorąc, nie powala. Zdecydowanie lepsze filmy robi nawet mój telefon, więc odpada. A jak wiecie, ostatnio nie opływam w finanse, więc kupno lustrzanki, to raczej leży daleko poza zasięgiem moich ostatnich możliwości. Więc dajcie znać, jeśli macie jakieś tipy, jak można niedrogo bądź bezkosztowo w ogóle poprawić jakość takich filmów. A ja sobie pooglądam z drugiej strony, jak można fajnie zrobić jakiś montaż, żeby to było wizualnie bardziej ciekawe. Słuchajcie, to jest strzał. Coś dzisiaj po prostu cały czas mi, cały czas technologia nie chce ze mną współpracować. Nagrałam wcześniej zakończenie tego wideo na GoPro, które jest beznadziejne swoją drogą ostatnio. Też coś muszę pogrzebać tam w ustawieniach, ale w ogóle coś jest nie tak z tym wideo i coś jest nie tak z głosem znowu, więc no naprawdę muszę to ogarnąć, więc nagrywam telefonem. Bardzo Wam dziękuję. W ogóle strasznie jest się widzieć. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli macie jakieś tipy odnośnie wideo i nagrywania w ogóle na YouTube czegokolwiek, to dajcie znać. Ja chętnie poznam. Słuchajcie, dzień dobry. To jeszcze raz ja. Wyglądająca jeszcze lepiej niż wczoraj. Ten tydzień to jest w ogóle jakiś totalny, za przeproszeniem, przypał u nas. Ja po prostu już podpieram się nosem. Zaczynam mówić w taki sposób, że no jest dramat. Zaczynam używać wyrazów bliskodźwięcznych zamiennie, czyli na przykład schowaj te rzeczy do łazienki zamiast schowaj te rzeczy do lodówki. Nie udało mi się wczoraj oczywiście wrzucić tego wideo. Zatem czemu ja tak sezuję? Nie udało mi się wczoraj tego wrzucić. Muszę zacząć używać statywu poza tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wybaczcie, ale wrzucę Wam to, co jest. To są dopiero początki, więc musicie mi wybaczyć. Albo i nie, trudno. Wam życzę miłej soboty, a realistyczny piątek będzie w sobotę. Chyba oczywiście, że nie uda mi się tego wrzucić i jednak będzie w niedzielę.
bo pewnie może się tak zdarzyć. W każdym razie miłego dnia, jaki by to nie był dzień tygodnia.